W zadaniu harmonogram dostawaliśmy ciąg zależności pomiędzy pewnymi zadaniami do wykonania. Jak można to interpretować? Możemy sobie wyobrazić każdy punkt tego grafu jako jedno zadanie do wykonania i rysujemy strzałkę pomiędzy takimi zadaniami, które wiemy, że jedno musi być wykonane przed drugim. Każdy słuchacz na pewno zauważy, że chodzi tutaj o graf skierowany, który dodatkowo wiemy, że jest acykliczny. Skąd to wiemy? Bo wiemy, że harmonogram zadań w danym zadaniu ma sens. To znaczy nie ma jakiegoś takiego patologicznego przypadku, w którym wiemy, że jedno zadanie musi być przed drugim, drugie przed trzecim, trzecie przed pierwszym, więc nie da się takiego kawałka zrobić. Zatem mamy DAG, czyli skierowany graf acykliczny i to, co chcemy zrobić, to chcemy znaleźć taką kolejność, w której będzie jak najwięcej wierzchołków odwiedzonych pomiędzy startowym i końcowym. Dobrze, jak to teraz zrobić? Znajdowanie dowolnej kolejności robimy tak zwanym sortowaniem topologicznym. Czyli wiemy, że żeby wykonać to zadanie, musimy najpierw zrobić to i to zadanie. I dopiero kiedy wszystkie zadania, które wchodzą do jednego, są wykonane, wiemy, że dane zadanie będziemy mogli wykonać. To można implementować na kolejce, ale zastanówmy się, czy tak naprawdę będziemy musieli znajdować tą kolejność zadań. Zauważmy, że jak mamy to zadanie startowe, to na pewno nie będą mogły być po nim wykonane te zadania, które muszą być wykonane przed nim lub jakoś te, które jeszcze bardziej przed nimi musiały być wykonane. No takie są nasze warunki, czyli przed tym zadaniem musi być wykonane na pewno wszystko to, co było wcześniej. Więc te wszystkie zadania możemy śmiało powiedzieć, że one na pewno nigdy nie pojawią się po tym zadaniu w optymalnej kolejności, jaką chcemy znaleźć. Podobnie, jak mamy jakieś zadania, które muszą być wykonane po tym końcowym zadaniu, to one znowu na pewno w każdej kolejności, która spełnia nasze zależności, nie będą pomiędzy startowym i końcowym wierzchołkiem. Super. Więc te wszystkie wierzchołki jesteśmy w stanie łatwo wyznaczyć. Tu możemy wykorzystać dowolne przeszukiwanie grafu, które startuje w wierzchołku startowym, idzie przeciwnie do kierunku strzałek i zaznacza te wszystkie wierzchołki jako takie, których na pewno nie będziemy mogli wstawić pomiędzy startowy i końcowy. Podobnie tutaj bierzemy wszystkie wierzchołki, które są osiągalne z wierzchołka końcowego i zaznaczamy, że na pewno ich nie będziemy mogli użyć w naszym rozwiązaniu. Dobrze, więc teraz zastanówmy się, czy coś nam jeszcze zostało. No, nasz graf teraz, wiemy, że na pewno nic nie musi być wykonane przed startowym, ani nic nie musi być wykonane po startowym. Czy umiemy więc tak zaplanować wszystkie zadania, żeby startowe zadanie było wykonane jako pierwsze, końcowe jako ostatnie, a wszystkie inne pomiędzy nimi, przestrzegając wszystkich reguł? Otóż tak. Zauważmy, że graf po usunięciu tych dwóch części dalej będzie skierowanym acyklicznym grafem, więc istnieje kolejność przeglądania tych wierzchołków. Co więcej, kolejność może się zacząć od tego wierzchołka, ponieważ nikt do niego nie wchodzi, więc on może zaczynać naszą kolejność. Podobnie ten końcowy wierzchołek może być wykonany jako ostatni i tak też zrobimy, a na pozostałych wierzchołkach możemy wziąć dowolną kolejność otrzymaną przez sortowanie topologiczne. Na szczęście w tym zadaniu nawet nie musimy wypisać całej kolejności dokładnie. Wystarczy nam powiedzieć, ile tutaj będzie wierzchołków. A to przecież wiemy, bo policzyliśmy wszystkie wierzchołki tu i tu, więc wystarczy od całkowitej liczby wierzchołków odjąć te usunięte, odjąć początkowy, końcowy i otrzymamy rozwiązanie.